proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. O dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Teraz państwo widzieliście, że jesteśmy świadkami, że Andrzej Duda 6 sierpnia 2015 roku stał się kolejnym prezydentem PRL, ponieważ trzecia RP nie ma ciągłości z drugą RP, ma ciągłość z PRL-em. I tym samym Andrzej Duda jest prezydentem po Jaruzelskim. Który był niechlubnym pierwszym prezydentem III RP, kolejnym prezydentem III RP.